Siema, słuchajcie, teraz bierzemy się za sprzątanie. Musimy tą halę doprowadzić do porządku i testujemy od razu taką super chemię do oczyszczenia posadzek. Zobaczcie, jak tutaj zaczyna posadzka wyglądać, a jaki tutaj syf jest jeszcze po chusparnie. To najgorzej. I właśnie będziemy testować ten środek. Z Dorisa do czyszczenia silników. Tak jest. Dobra? Zaczek puszczę. Kurde. Płytki jak nowe będą. Tak ze dwa razy by przeleci, albo ta chemia jakby sekundkę postała, w reakcji by zaszła, wiesz? A weź spróbuj tu. Wylej jeszcze trochę. No tak, nowe płytki będą. Ale brud schodzi, ja pierdzielę. Do czego ty doprowadziłeś, co? To nie, to Husqvarna. Ta z tego zdjęcia. Tak. No mówię wam. Dobra. Kierowcą kto był? Ja. No. A ja biorę tutaj te na nogi szmatę. Patrz, powiedz, schodzi. Pokaż. Zobacz, te plamki zaczynają wychodzić. Patrz. Wszystko schodzi. I w zimnej wodzie, nie? Tylko kurwa, bo ten mop jest taki do dupy. No, przydałby się ten taki duży, wiesz, płaski. Dobra, kupimy. Ale schodzi elegancko. Ty, może tym opony umyjemy? Też można. Dawaj szmatę, zobaczymy co będzie. To mam jechać? No jedź. Jak nowe. I o to chodzi. Szmat nam to trafi. Ściągawkę jeszcze taką mógłbyś do hali kupić. Taką gumową. Gumową ściągawkę. Wiesz, ona gdzieś była. Jak sprzątaczka była, to gdzieś miała. Ja to w garażu, wiesz, używam, bo jak z samochodu śnieg spadnie, to sobie nią wymiatam wodę. Gumowa, nie? Po prostu? Tak, tak. Taką z półmetrową chociaż. Dobra, patrzymy. Git. No dawaj, jedziesz. Aha, bo ja tu muszę, słuchajcie, to ja muszę spadać, bo ja muszę tutaj jechać. Oskar mnie opieprzy, jak nie będę jechał z tą szmatą. To see you tymczasem. Później będą testy tego środka przy czyszczeniu kładów i motocykli. Elo!